Bajeczne słuchowisko. Bazyliszek. Czyta Michalina Papis. Dawno, dawno temu w Warszawie nad Wisłą mieszkał wdowiec Sławoj z dwójką urwisów, Mikołajem i Marcysią. Dzieci często bawiły się w uliczce Krzywe Koło, gdzie znajdowała się stara, częściowo zburzona kamienica. Sławoj surowo zabraniał dzieciom zabawy w tej kamienicy. Mówił, że przez piwnicę budynku można się dostać do podziemnych lochów, które biegną aż pod zamek i że miejsce to upodobał sobie potwór zwany Bazyliszkiem. Każdy, kto na niego spojrzał, umierał od tego widoku. Ale dzieci nie bardzo wierzyły w te opowieści. Lubiły bawić się w tym domu wchowanego, czasem schodziły też do piwnicy, szukając skarbów, które podobno kiedyś schowali tu rozbójnicy. Pewnego dnia Marcysia i Mikołaj jak zwykle byli na rynku. Najpierw poszli do pracowni płatnerza, gdzie podziwiali piękną zbroję wykonaną dla rycerza. Ale śliczne! Zachwycił się Mikołaj na widok błyszczącego hełmu. Dziewczynka z kolei podziwiała piękną tarczę z żelaza. Patrz, Marcysiu! Zawołał nagle Mikołaj, wyglądając przez okno pracowni i popędził na plac. Przyjechał tam sztukmistrz, stresowanym białym niedźwiedziem. Ogromny miś na rozkaz stawał na dwóch łapach i obracał się w kółko. Grał też na trąbce, a ludzie wrzucali do kapelusza sztukmistrza pieniążki za występ. Chłopcu tak bardzo spodobał się pokaz umiejętności niedźwiedzia, że pierwszy zaczął klaskać. Marcysi natomiast żal było uwięzionego na łańcuchu misia. Potem oboje wybrali się na uliczkę Krzywe Koło. Po drodze spotkali Jeremiasza. Mój ojciec widział jakichś ludzi, którzy zeszli do lochów, powiedział chłopiec. Pójdziecie tam ze mną? Zapytał. Mikołaj się zgodził, ale Marcysia bała się gniewu Sławoja. Co będzie, jeśli nasz tata dowie się, że byliśmy w podziemiach? Nie chcę tam iść, mówiła. Ale w końcu bratu udało się ją przekonać i wszyscy ruszyli tam razem. We trójkę zeszli połamanymi, drewnianymi, starymi schodami do piwnicy, a potem wędrowali dalej, mijając po drodze różne stare sprzęty zasnute pajęczynami i pokryte kurzem. – Jak tu dziwnie! – szepnęła dziewczynka do brata. – Wracajmy! Wtem jakieś skrzydlate stworzenie zaczęło nisko nad nimi latać. Marcysia bardzo się przestraszyła. – Ratunku! – wrzasnęła. Marcysiu, to tylko nietoperz. I Jeremiasz odgonił skrzydlate zwierzątko, ale ona wciąż trzęsła się ze strachu. Mówię wam, trzeba stąd uciekać, szeptała, trzymając brata za rękę. Nagle w podziemiach rozległ się przeraźliwy ryk, a oczom przerażonych dzieci ukazał się potwór. Jakżeż strasznie wyglądał. Miał głowę koguta, ogromny zaostrzony dziób, z którego wyślizgiwał się rozdwojony język, błyszczące nastroszone pióra, łapy z wielkimi pazurami i ogon zakończony kolczastą kulą. Ratunku! Krzyknął przerażony Jeremiasz i chciał rzucić się do ucieczki, ale potwór natychmiast obrócił się w jego stronę. Spojrzał swoimi straszliwymi oczami na chłopca i to jedno spojrzenie wystarczyło, by Jeremiasz padł jak rażony piorunem na ziemię. Psst! Mikołaj pociągnął za sobą Marcysię i oboje schowali się w ogromnej starej szafie, która stała tuż za kamiennym filarem. Zginiemy! Szepnęła przestraszona dziewczynka, po czym wtuliła się w ramiona braciszka. Raptem dzieci usłyszały głos starej służącej Lukrecji wołającej ich na obiad. Po chwili kobieta zaczęła schodzić po schodach prowadzących do podziemi. Kiedy doszła do końca lochu, porażający wzrok Bazyliszka zabił ją na miejscu. Słychać było tylko okropny wrzask, po którym nastąpiła długa i głucha cisza. Zadowolony z siebie potwór przechadzał się tam i z powrotem po lochu. Dzieci siedziały w szafie za drzwiami jak w pułapce. Po całym mieście rozniósł się komunikat, że w podziemiach jest Bazyliszek. Ludzie, którzy słyszeli wrzaski dobiegające z lochów, poszli do Sławoja i powiedzieli mu: twoje dzieci zeszły do piwnicy. Na pewno już nie żyją. Bazyliszek jest tam w środku. Rozpłakał się Sławoj, bo nie wiedział, jak uratować swoje maluchy.
Ludzie zebrali się wokół niego i starali się wymyślić sposób, w jaki uwolnił dzieci. Tymczasem w szafie siedzieli Mikołaj i Marcysia. Chłopiec zaczął cicho mówić do siostry. Szewc, do którego chodzi tata, opowiadał mi kiedyś, że bazyliszka zabije ten, kto wejdzie do podziemi obwieszony zwierciadłami. Gdy potwór spojrzy na kogoś takiego, zobaczy samego siebie i umrze od tego widoku. To nasza jedyna szansa na ratunek. Ale skąd weźmiesz lustra? Zdziwiła się Marcysia. Znalazłem jedno. Mówiąc to, wskazał jej duże zwierciadło zawieszone na drzwiczkach szafy. W tej samej chwili usłyszeli zbliżające się ciężkie kroki. Najwyraźniej stwór wyczuł, że gdzieś w pobliżu muszą się znajdować ludzie, a to oznaczało dla niego łatwy posiłek. Schowaj się jak najgłębiej, Marcysia! Polecił dziewczynce chłopiec. Chwycił lustro i wyskoczył z szafy, trzymając je przed sobą. Okrutne, czarne oczy zerknęły na chłopca, ale ten tak sprytnie pokierował zwierciadłem, że oto bazyliszek spojrzał sam na siebie i przeraził się własnego widoku. Runął na ziemię jak długi, przeraźliwie skrzecząc. Uciekajmy! Krzyknął Mikołaj. Marcysia wybiegła z szafy i oboje pędzili przez piwnicę w stronę wyjścia, jak najdalej od strasznego potwora. Na zewnątrz czekali już na nich zaniepokojeni mieszkańcy warszawskiego grodu oraz zmartwiony ojciec. Moje kochane dzieci, żyjecie! Sławoj uściskał córkę i syna. Kilka dni później na rynku Starego Miasta odbyła się dostojna uroczystość. Sam król wręczał Mikołajowi sakiewkę ze złotymi dukatami jako nagrodę za zabicie bazyliszka. Królewski minister odczytał ludziom zgromadzonym na placu list następującej treści. Ogłasza się wszem i wobec, że ten oto uroczy, dzielny młodzieniec Mikołaj, syn kupca Sławoja, jako najodważniejszy z odważnych, dostaje oprócz złota medal z wyrytą na nim królewską podobizną. Niech nam żyje! Wiwat Mikołaj! Wykrzyknął. Wiwat, niech żyje! Powtarzali szczęśliwi mieszkańcy grodu, a Sławoj patrzył z dumą na swojego Mikołajka, który chociaż bardzo mały, dokonał wielkiego czynu. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Odwiedzajcie naszą bajeczną stronę www.bajecznesłuchowisko.pl. Do zobaczenia!